Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey. I wracamy po króciutkiej przerwie od tej gry. Miałem jakiś czas przerwy. Potrzebowałem troszeczkę odpocząć, co było widać chyba w 39 odcinku albo 38 z... jak to się zwie? Z Minecrafta. Tam zacząłem naprawdę bzdury gadać i odpocząłem troszeczkę. Wracamy z nową energią i lecimy zniszczyć perskie statki, które... nie pamiętam, jak się ta wyspa nazywa, Samos chyba. Tak, obrona Samos, no to się nazywa Samos, ta wyspa. No i idziemy zniszczyć te perskie statki, które miały za zadanie przypuścić szturm na wyspę Samos i zająć ją najpewniej siłą. Siłą zlikwidujemy te statki i lecimy z taranem. Gorzej, jak mi się skończy idealnie w momencie. Dobra, dało się. Ale mało to dało. Widziałem ostatnio w ogóle ten. To przecież była wina gry, kurwa, nie moja. Czytaj ostatni zapis. To było takie zbudne, że wtedy umarłem przez tego buga. Ale było wtedy ciężko, było ciężko. No i co? I skończyło mi się wtedy... Nie skończyło mi się. Tak, skończyło mi się życie statku. Ja chciałem przeskoczyć na drugi statek, żeby wymordować ludzi z niego. Ale finalnie na niego nie przeskoczyłem, bo w trakcie lotu postać mi się zbugowała i gra postanowiła mnie uśmiercić. Dobra, trzeba ich wyrżnąć. Oni są słabiutcy, to są w ogóle serio, to są persowie, oni wyglądają jak ci zwykli bandyci. I to tak serio tak wyglądają. No bo przecież to są zwykli bandyci. Leć. No, koma tu mi się mówię papa. A, to mój był, już myślałem, że chce mnie uderzyć. Tutaj mamy naszego oczywiście Nikolaosa, tam jest jego syn, który już nie pamiętam jak się wabi. Ale to mało istotne. Oczywiście szybko wyrżnąłem całą załogę tego statku. Greckie sandały, miecze i sandały grają w to pedały. Maska wojenna, fajna maska. No też bardziej wygląda jak perska. Moim zdaniem przynajmniej. I no jakby ci persowie mieli taki sprzęt, no to faktycznie wyglądaliby jak persowie, a nie jak zwykli bandyci, którymi w zasadzie oni są. Czekajcie, bo... No właśnie, miałem jakąś cicho grę, musiałem sobie podgłosić, bo coś czułem jakbym, nie wiem, jakbym nie miał w ogóle dźwięku, nie, ziewanko, jak na każdym odcinku. Ale wracamy do korzeni, wracamy do recenzji herbatek, to jest coś, co się nie zmieniło. Mamy oczywiście chłodne jesienne popołudnie, a to znaczy, że trzeba było koniecznie zrobić sobie takową herbatkę. I teraz będę ją sobie do odcineczka pił. Kurde, ale nam ten statek mocno obili. Może faktycznie powinienem przeskoczyć na tamten jeszcze raz jak kiedyś. Nie, to jest zły pomysł. To jest okropny pomysł. Czy może naprawdę bardzo źle skończyć. Leć! No tu jest ich mniej na tym statku. Won do wody. Ciekawi mnie, czy ci przydupasi mogą umrzeć w trakcie walki. Pewnie mogą, ale oni chyba nie giną na stałe, tylko oni się później respią. Jak mi się wydaje. Ale kogoś wystrzeliło. Chciałem drugiego wystrzelić. No, bo te moje panie asasynki chyba umarły całkowicie. Nie no, this is Sparta, frajerze. Do piachu, a raczej do wody. Dobrze! Nie wiem jak się nazywałeś, ale dobrze to zrobiłeś. Jak on się nazywał? Możecie... Stentor! O, Stentor się nazywał. Już chciałem, żebyście mi przypomnieli, on się nazywał Stentor. No to oczywiście do się kolega topi. I bierzemy kolejny skarb. I lecimy dalej. Lecimy dalej niszczyć statki. Normalnie gramy sobie w statki. Plecy. We'll take the damage from the flames! Now! Get reinforcements!
Kurde, bardzo źle jest z naszą wytrzymałością statku. Tam ci jedni uciekli. Jak zniszczymy tego, to będzie dobrze, bo nasz statek się chyba zregeneruje wtedy. Wspaniale. Dostał grubo w bok. No i co? Oszczepy i do piaku, nie? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz. No możemy go dobić chyba. Chyba nie ma sensu. No dobra, nie wyszło. Uderzenie w tą część raczej nie działa. Nie pamiętam, w dziób chyba. Się dziób nazywa na pewno? Dziób? Cholera wie. Bo ogólnie... albo kadłub? Już nawet nie wiem. Do wody, grubasie. Też idź się umyj, bo presowie śmierdzą gównem. Won! Mamy tu jednego tego asasyna. Ilu tych naszych asasynów właściwie tu jest? Chyba tylko jeden. Znaczy, to jest asasynka chyba. Kurde, ładny gier. Dobra, Tymoteusz do piachu. Znaczy, jak ty się tam wabisz. Bierzemy skarby. Które są raczej gówno warte, ale warto to porozkładać, potem skóra z tego jest. Będzie na ulepszanie. Chociaż myślę, że już i tak dużo sobie nie poulepszam tych rzeczy. O, tam jest jakiś posąg Posejdona chyba. Dobra, lecimy. Ale jest wzburzone morze dzisiaj. Jest złaknione krwi, niczym moje ostrze. Przejmij mi dochodzenie. Tak, słyszałem tą kwestię. Milion... milionów razy. O! Wlecimy teraz w nich. I to już ostatni stateczek. Ale mała wysepka w ogóle. Ciekawi mnie, że chciało im się budować na takiej małej wysepce. Jakiś posąg taki gigantyczny. Ciekawe, czy faktycznie tak robili, że na jakąś małą wysepkę z dupy sprowadzali tonę materiału i potem dopiero budowali, czy budowali tylko tym, co było na tych wyspach. Bo no jakoś nie chce mi się wierzyć, że chciało im się sprowadzać, ale to starożytność była, bo w starożytności ludzie robili różne takie dziwne rzeczy. Przynajmniej dla nas dziwne. Płońcie, płońcie! Płonąć! I do piachu. Ale tu jest tyle tych wojowników. Wojowniczek w zasadzie. I tylko jedna z nich przeskakuje na ten statek chyba. Szkoda trochę. No dokładnie, tylko jedna. No ale mamy naszą Odessę, mamy... nie mamy Żydaca. Czy ja powiedziałem, że mamy Brasydasa kiedyś? Mi się wydawało, że miałem w głowie Brasydasa i mi się wydawało, że powiedziałem, że mamy Brasydasa. Brasydas nie żyje. Brasydasa nie mamy, Żydasa. Mamy Nikolaosa, mamy Stentora, więc no nie jest źle. Mamy też Mirini i naszą oczywiście ukochaną Odessę. Ale go przebił fajnie. Nie mają, w ogóle wszyscy mają te włócznie. Fajne mają te animacje z tymi włóczniami. Nie! Ty gnoju, zabiłeś mi koleżankę, zdychaj. Drewno oliwne 79. Wspaniale, trzeba sobie oczywiście zamieszać moją herbatkę. Trzeba ją przycisnąć, żeby oczywiście wszystko puściło soki. A my przeskakujemy na nasz stateczek i wracamy do portu. Oj. A, Herodot. Myślałem, że ja mam tam wracać, a jednak nie. Samos is safe. What about Mistor? After his failure, he won't get a second chance. Plus, there's no way he'd stay on Samos now. About Theodorus. It was my fault you accused him. But only because I didn't trust myself enough to do so. But you trusted me. My trust in you was sound. It was still my choice to accuse him. Not yours. Thank you for everything, Cassandra. Without you, I couldn't have gotten through this. Okej. Okay. Mission accomplished. On coś tam dalej dla nas ma. No raczej nie chce się tym zajmować. Ja bym chciał w końcu do tej Atlantydy. Tą Atlantydą bym się chciał zająć. Nie. Nie. Spotkaj się z informatorem, to jest to, los Atlantydy. Dobrze. O, a pan informator jest akurat tutaj. To świetnie. Krok naprzód, to mi się zaczęło też jakieś zadanie. No już nie widziałem, aż trudno. Rowers in position!
To jest jakiś ciekawy statek w ogóle z niebieską flagą. Patrzcie to. Są ateńskie statki, dwa. I jakiś taki, znaczy no to jest pewnie statek handlowy, ale... Ale mimo wszystko wyróżnia się, tu jest dużo piratów. I na pewno nie są z Karaibów. Ciekawe, czy ten posek też ma jajeka. I czy mogę się na nie wspiąć. Weźmy szturmem tą wyspę, nie przebijemy się przez nią. No trudno, dobra, lecimy. Dopłynę w pław, jeśli wy nie chcecie mnie tam zapłynąć. Do wody. Umiem nawigować się pod wodą. Spieprzaj, gro. Nie, muszę się zsynchronizować na tym posągu. Muszę to zrobić. Muszę zobaczyć, czy on ma jaja. Jak ma jaja, to się na nie wespnę, jak poprzednio. Jak w którymś z pierwszych odcinków. Nie! Pozbawili Posejdona torby! Dlaczego? Dlaczego tak? O nie! A nie, jednak nie. Po prostu jest tak trochę niekształtnie. Sandra, właśnie. Jak poprzednio. Ale fajnie. Ja mam coś z głową chyba. Dobra, lecimy dalej. A ty to kto? Keeper, you came. O, to ta Altetia. You've come far to meet me here. Keeper? My name is Cassandra. Names change, but this task is eternal. You are the keeper, she who keeps the great seal closed and the staff of Hermistris Megistus safe. Your voice. I heard it in Atlantis. You remember. My name is Alethea. With the staff in your hands, we are now entwined. Entwined? How? I can now present myself to you in a form that you recognize. You must deliver me to the heir of memories. Even now, she watches us. When I speak to you, I speak through you to her. None of this makes any sense, Alethea. It will. In Atlantis, the Great Seal hid itself from Pythagoras. It wants to be opened, but not by him. Your task is to prepare the heir of memories to open it. Pledge yourself. Okay. Where is Alethea? Not where, but when. She is yet to be, but even still, she is here watching us now. Ona mówi o tej, która steruje Kassandrą? Pledge to keep the staff until the heir of memories, whoever that is ready to take it. Dalej mnie zastanawia, skąd Kassandra wziął ten cholerny garnitur. Czy teraz będziemy znowu tą laską? Nie pamiętam, jak ona się nawabi. Ale ten ekran loadingu mówi mi wszystko. Och, dlaczego on jest taki długi? No. No dawaj. No. Szybciej! Ładuj się, ty gro! Nie, bo będę musiał cięcie zrobić zaraz. No, no dalej. Och, wreszcie. Alright. What did your diagnostic show you? Elena's getting the result. It will take us time to analyze. Now. Kyoshi, you cut out, you there? Another bug. I was saying, for now, try to relax. Air of memories. The Great Seal awaits you. Victoria, did you hear that? Nothing on our end. What did you hear? Before there was radio static, like we were being jammed. But just now I heard a voice. The same one Cassandra heard in Atlantis. Might be the bleeding effect. Like Kyoshi said, try to relax while Elena works on the results of the diagnostic. Go to the sea air. Nie leci mi nic chyba. Nie wiem, nie mogę spojrzeć, ale chyba nic mi nie leci, żadna krew. Dobra, tu się pożegnamy, bo to będzie ciekawe. Myślę, że tutaj zaczniemy losy dodatku.
Losy dodatku? Myślę, że tutaj zaczniemy dodatek w ogóle. Losy Atlantydy. Nieważne. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w odcinku kolejnym. A tymczasem ja spadam. Pa, pa.